Witam szanownych widzów kanału Skadechatmosfera. Nadchodzi wiosna, trudny okres zarówno dla skoczków spadochronowych, jak i motocyklistów, którzy w bardzo podobny sposób popełniają błędy i jest wiele analogii w jednym z drugim. Chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj o pewnych rzeczach, o których warto pamiętać wraz z początkiem sezonu, czyli teraz, kiedy mamy dni bezpieczeństwa na lotniskach, dobrze by o tym mówić, ale przede wszystkim zdać sobie sprawę z pewnych mechanizmów, którym podlegamy i nie jesteśmy w stanie z tego się wymiksować, znaczy jesteśmy w stanie się wymiksować, ale musimy do tego mieć świadomość pewnych mechanizmów. Kiedy przychodzi wiosna, jesteśmy w sidłach pewnych pułapek. Jedną z pułapek jest nasza pamięć, która nam płata figle i która powoduje, że nasze osiągnięcia koloryzujemy. Czyli w zeszłym roku coś zrobiliśmy, coś osiągnęliśmy. Te wszystkie rzeczy, które były bolesne, odeszły w niepamięć. Natomiast nasze sukcesy zostały jeszcze wyolbrzymione, jeszcze opowiadaliśmy o tym ludziom, pokazywaliśmy zdjęcia. W związku z tym utrwaliło się nam przekonanie o swoich podwyższonych umiejętnościach, o tym, że mamy większe kwalifikacje niż w istocie mamy. I to niezależnie od tego, jaką dyscyplinę uprawiamy. Jeżeli jest dłuższa przerwa, można przyjąć, że w tym momencie, po tej dłuższej przerwie, ta pułapka zaczyna działać. Jednocześnie wraz z długą przerwą jesteśmy wygłodniali tego, co robimy. Jesteśmy mieli dłuższą przerwę skakania, to chcielibyśmy się nachapać tych soków, ile tylko wlezie. Jest olbrzymie ciśnienie, olbrzymia potrzeba, żeby działać. Podobnie jak po okresie zimowym, kiedy wyciągamy motor z garażu, też mamy ochotę jak najwięcej się napałować, żeby było przyjemnie. A pamiętając o tym, że jesteśmy tacy świetni, albo jesteśmy jeszcze bardziej świetni niż byliśmy, no to w tym momencie jest łatwo o wypadek. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że po takiej dłuższej przerwie, czy chcemy tego, czy nie chcemy, mamy obniżoną sprawność w tej dyscyplinie, którą uprawialiśmy. Więc to jest takie jeszcze bardziej kontrastowe, bo z jednej strony pamiętamy, że jesteśmy lepsi, a w istocie, nie uprawiając tego przez ileś miesięcy, pogarszają się nasze odruchy, jesteśmy w tym gorsi. I ten początek, to zestawienie naszej iluzji, tego co było, z zapomnieniem pewnych, zwapnieniem pewnych możliwości plus to, że bardzo chcemy to robić, powoduje, że można sobie zrobić kuku na samym początku. I ta wiosna jest właśnie bolesna, wiosna przynosi różnego rodzaju uszkodzenia. Na szczęście zwykle, jeśli chodzi o skoczków, są to uszkodzenia, które nie są bardzo poważne. Jeśli chodzi o motocyklistów, konsekwencje tam są, wydaje mi się, że dużo bardziej okrutne. Jak więc się przygotować solidnie, jeżeli chodzi o soki spadochronowe? Jak sobie zaplanować tą wiosnę, żeby udało się w sposób świadomy uniknąć pewnych problemów? Bo jak ktoś na końcu wykorzysta swój potencjał szczęścia, to nazwijmy to, nie jest profesjonalne. To dobrze, można pogratulować człowiekowi szczęścia, ale wydaje mi się, że dorosły człowiek powinien planować to wszystko i zyskiwać z każdym rokiem coraz więcej mądrości, czyli potrafić przewidywać następstwa swojej akcji, zanim się jeszcze ją podejmie. Przede wszystkim jeśli chodzi o skoczków, to wałkuję cały czas i mówię, to jest podstawa. To jest kwestia treningu procedur awaryjnych. Nie myślenia o nich, nie zdawania quizów, nie czytania książek o awariach, tylko chodzi o to, żeby robić trening, który wiąże się z angażowaniem grup mięśniowych i z całą psychomotoryką. Dlatego, że trwałość tego jest o wiele większa. Mało tego, mózg jest w stanie o wiele lepiej wykorzystać takie elementy, kiedy nadchodzi sytuacja dla nas niebezpieczna. Jeżeli macie prawo jazdy, jeżeli bawiliście się w poślizgi na placach manewrowych albo na parkingach przed wielkimi sklepami, to też sobie zdajecie sprawę, że kiedy następował pierwszy poślizg waszego samochodu, to ręce coś robiły na kierownicy, a nie za bardzo, bo wiadomo, co te ręce robią, po prostu z poślizgu żeście wyszli. Mózg sobie w tym momencie, kiedy jest sytuacja awaryjna, grzebie w tych zasobach psychomotorycznych, które jeżeli były dobrze otagowane, jeżeli w trakcie treningu sytuacji awaryjnych uruchamiacie również emocje i myślicie o tym, że to jest właśnie to, co będzie mi potrzebne, kiedy ratował swoje życie, o tym myślicie, to w tym momencie też mózg sięga do tej ścieżki, którą żeście zapisali i sobie sam z niej korzysta, nawet pomijając waszą świadomość, która nazwijmy to w sytuacjach bardzo skrajnych, ta świadomość się wykrzacza. Lepiej jest zaprogramować sobie dobrze swój jaszczurzy mózg, żeby on funkcjonował i nam pomagał w momencie, kiedy jest sytuacja awaryjna, niż żeby doszło do rozważań, co mam teraz zrobić, mam taką i taką sytuację. Nie, to powinno być przetrenowane. Mało tego, zwróćcie uwagę, moi drodzy skoczkowie, że w zasadzie powtarzanie waszych procedur awaryjnych się nie zmienia przez całą waszą karierę. A przecież szkolenie się zmienia.
co innego jest na początku, kiedy jest szkolenie podstawowe. Inaczej wyglądają procedury awaryjne, kiedy jest szkolenie podstawowe. Natomiast inaczej wyglądają, kiedy macie skoków 100, 200, 300, kiedy macie już trening powtarzalny. Zawsze możemy sięgnąć do tej przestrzeni, w której mamy te podstawowe, takie wygładzone, zaokrąglone i zunifikowane procedury. Ale to nie jest prawda. Prawda jest taka, że na każdą awarię powinniście sobie robić trening i sobie komplikować te awarie. I robić sobie rzeczy tego, że jakbyście poanalizowali sytuacje awaryjne, które zakończyły się katastrofą, to zobaczycie, że zwykle jest to pewna linia zdarzeń, w której jakieś odstępstwo, jakaś komplikacja powoduje, że skoczek już nie reaguje tak, jak powinien był reagować. Pytanie, czy trenował? Obserwując, jak wygląda kwestia treningu sytuacji awaryjnych, mogę założyć, że w większości sytuacji ten trening jest zrobiony, nazwijmy to, po łebkach. Jest dobry, jeśli byśmy mówili o odświeżaniu uczniów. Czyli powiedzmy, przychodzi gościu, który zrobił w poprzednim sezonie 20 skoków, w tym sezonie chce skakać i robi taki sam trening podczas awaryjnych, jak robił na porządku, czyli podczas szkolenia podstawowego. I to jest prawidłowe. Natomiast jeżeli przychodzi człowiek, który sobie szkoli się i ma tych skoków 200-300 i robi to samo, co robił wtedy, ale halo, halo, ale czy ten skoczek w powietrzu też robi to samo? Czy cały czas otwiera na wysokości, tak jak otwierał podczas szkolenia podstawowego? Czy ciągle używa czaszy, której używał podczas szkolenia podstawowego? Nie. To dlaczego trening taki sam pozostał? To dlaczego takie same są procedury, skoro są inne zachowania i inne są już wymagane przez tego skoczka rzeczy od spadochroniarstwa? W związku z tym apeluję, abyście trening, który robicie, żebyście przygotowali adekwatnie do swoich umiejętności i żebyście pogłębiali ten trening, żebyście na przykład weszli w pracę zespołową, w którym osoby, które są niezawieszone na obszęży, pomagają tej osobie na obszęży i na przykład wymyślają komplikacje. I teraz niech ta osoba, kiedy ma kupę czasu podczas wieszania na obszęży, niech przetrenuje parę razy postępowanie w jakichś komplikacjach. I kiedy są te komplikacje przetrenowane kilka razy, możemy być spokojni o to, że mózg sobie z tego skorzysta, a my sami będziemy większe mieli umiejętności i będziemy też czuli się o wiele bardziej bezpieczni. Nie da się zastąpić w żaden sposób takiego treningu. Nic nie pomogą nam treningi mentalne. Trening mentalny jest niskoskuteczny. Możemy mieć pewną ułudę tego, żeśmy się przygotowali, ale to nie jest przygotowanie. Prawdziwy trening polega na używaniu sprzętu, używaniu uprzęży. Może być ona podwieszona, co jest bardzo dobre. Może być też uprząż, która jest założona na waszych plecach. Natomiast muszą być wykonywane ruchy. Musi być sięganie po bilocik, musi być sięganie po uchwyty, musi być ich wyrywanie w odpowiedni sposób. To wszystko musi być przeprowadzone po to, aby trening był skuteczny. To nie wszystko. Oczywiście podstawowy trening jest bardzo istotny i dobrze byście chociaż taki zrobili. Uważam, że powinniście robić trening adekwatny do waszego poziomu wyszkolenia. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o wiosnę. Zredukowany plan skoku. Jeśli cofniemy się do tego, co powiedziałem przed jakimiś paroma minutami odnośnie do tego, jak płata nam figle pamięć, to trzeba też sobie zdać sprawę, że wyolbrzymiamy swoje możliwości podczas swobodnego spadania i to, co możemy robić, jakie możemy robić figury, jakie możemy robić układy. Zredukowałbym to na początku. Przez kilka skoków, jeżeli wychodziły wam dobrze czwórki albo szóstki, to ich nie róbcie. To skoczcie sobie parę razy sami, potem zróbcie ładną dwójkę i dopiero potem, kiedy jesteście rozskakani, wróćcie do tego, co wam wychodziło w poprzednim sezonie. To nie jest tak, że to, co wam wyszło w wyniku skakania powtarzalnego przez jakiś czas, po iluś miesiącach ma dalej wychodzić. To nie jest zapisane nigdzie prawo. Raczej się ma spodziewać, że oczekując, że wam wyjdzie, coś schronicie. A im więcej będzie osób w formacji, które też miały przerwę po skakaniu, tym większa jest komplikacja całego tego układu, tym multiplikują się wasze zagrożenia razem wzajemne. Więc uszanujcie się nawzajem, zredukujcie te wasze plany skoków przez kilka razy do tego, żeby się wskakać z powrotem i dopiero wtedy spróbujcie zrobić to, co wyszło wam w poprzednim sezonie. Podobnie jest, jeżeli chodzi o latanie na czaszy. Moim zdaniem bardzo zalecane byłoby, jeżeli wam dobrze wychodziło lądowanie na przykład na 210, to sobie weźcie 230 na kilka skoków. I tych kilka skoków zróbcie solidny trening latania na czaszy. Zróbcie powtarzalne ćwiczenia, które są potrzebne do tego, żeby potem bezpiecznie i elegancko wylądować. Wróćcie potem do swojego rozmiaru, jakim lataliście i znowu zróbcie ćwiczenia na tej czaszy. Otwórzcie spadochron wyżej, potrenujcie na tym spadochronie odpowiednio. To są rzeczy, które bardzo mocno zwiększą bezpieczeństwo po paromiesięcznej przerwie lub kilkomiesięcznej przerwie skakania. Oczywiście, że im więcej macie skoków, im więcej macie doświadczenia, tym ta przerwa relatywnie jest inna. Jeżeli macie pierwszy sezon i po tym pierwszym sezonie macie przerwę 4 miesiące,
to jest co innego niż macie przeskakanych 20 sezonów i macie taką samą długość przerwy. To jest co innego. Tam się już poutrwalały pewne nawyki, tam już trochę jest inaczej. Tutaj im mniej skoków na karku, im mniej sezonów na karku, tym trzeba z większym respektem podchodzić do przerwy kilkumiesięcznej pomiędzy skakami. Co więcej, otóż moim zdaniem cały czas, niezależnie od tego, czy jest sezon skoczny, czy jest sezon nieskoczny, jesteśmy również w sidłach tego, że nigdy nie wiemy, ile nie wiemy. Im więcej wiemy, tym bardziej zauważamy z szacunkiem, że moglibyśmy wiedzieć jeszcze więcej. Im mniej wiemy, tym uważamy, że wiemy wszystko. To jest mechanizm, który również działa w każdej innej dyscyplinie i niestety jest to mechanizm, który powoduje, że żaden głupi człowiek nie wie, że jest głupi. Natomiast kiedy jest to, trzeba być mądry, to powiedzieć swoją mądrość. I to jest moment, który jest niezwykle istotny. Trzeba stale poddawać pod wątpliwość wszystko to, co wiemy. Cały czas trzeba drążyć temat, cały czas trzeba kolekcjonować informacje, cały czas trzeba gromadzić wiedzę dotyczącą tego, co Was interesuje. Jeśli jest to Wasza pasja, a tak bardzo często o tym sami mówicie, tak się też chwalicie tym przed innymi ludźmi. Jeśli jest to pasja, to podchodźcie do niej w sposób pełen szacunku, czyli gromadźcie wiedzę na temat tej swojej pasji. Gromadzenie tych informacji jest istotne, ale jeszcze bardziej istotne jest to, żebyście mogli się tą wiedzą wymieniać. Dlatego, że to, co zbieramy w głowie, to co te informacje, które kolekcjonujemy, muszą podlegać jakiejś kontroli. I nie to chodzi, żeby jakaś była instytucja, która kontroluje nasze myśli, chociaż na pewno takie instytucje chętnie rządzący by nam zorganizowali. Chodzi o to, żeby mieć w ludziach, którzy również tym się zajmują i te informacje zbierają, żebyśmy mieli w nich pomocnych kolegów, którzy przedstawiając swój punkt widzenia, poddając wątpliwość to, co my sami myślimy i co oni sami myślą, żebyśmy razem mogli kształtować światopogląd, który jest weryfikowalny. Żebyśmy byli coraz bliżej budowaniu tego odbicia rzeczywistości, żebyśmy byli coraz bliżej rzeczywistości i mogli coraz bardziej świadomie uprawiać swoje spadochroniarstwo. Kolejna i ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam jeszcze włożyć na pulpit, żebyście mogli nad tym się zastanowić, to jest kwestia tego, jak razem mamy się chronić nawzajem przed niebezpieczeństwami. Kilkakrotnie, wielokrotnie, przez wiele lat mówię o tym, że jest to kwestia tego, abyśmy nie bali się zwrócić uwagę. Nie chodzi, żeby kogoś zjebać, bo takie coś jest w polskim nazewnictwie i to jest coś, co nie wiem, czy tylko jest w spadochroniarstwie, ale pewno jest w spadochroniarstwie, to jest tak zwana zjebka, czyli kogoś trzeba przeczochrać, zaorać i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie nieskuteczne. Zwracanie uwagi w taki sposób można sobie w ogóle dać z tym spokój. Dlatego, że człowiek po pierwszych słowach, kiedy słyszy atak na siebie, zamyka się w tym i już w tym momencie nie ma do niego dostępu. Jeżeli mamy zwrócić komuś uwagę, to co zamierzamy zrobić, powinno być w zamiarze efektywne. Czyli mamy zrobić to tak, aby ta osoba, której zwracamy uwagę, przyjęła tę informację. Czyli odwracamy tak, jakbyśmy chcieli sami mieć zwróconą uwagę, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś nam zwrócił uwagę, to chcielibyśmy, żeby zrobione było to w sposób elegancki i efektywny. Tego też trzeba się uczyć. Czyli to są dwie strony medalu. Z jednej strony nie bać się komuś zwrócić uwagę, zastanowić się, czy jest to potrzebne, zastanowić się, czy jest to dobry moment, żeby to zrobić, zrobić to tak, aby to było skuteczne. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nam uwagę zwraca, to żebyśmy się nie zacietrzewiali za bardzo na samym początku, żebyśmy spróbowali zrozumieć, jakie są intencje tej osoby. Może nieumiejętnie nas zwraca uwagę, może nie potrafi jeszcze dopasować tej pewnej socjotechniki do tego, co chciałaby zrobić, ale odważyła się i ma dobrą intencję, chce nam pomóc, bo nam zwraca uwagę. Większość pozostaje milcząca i większość będzie patrzyła i przejdzie nad wami, jak nic się nie stało. Po prostu kolejny pasjonat poszedł do ziemi, albo kolejny pasjonat sobie nogę złamał. Ci ludzie, którzy nie boją się uwagi zwrócić, ci ludzie są jak skarby na waszej drodze. I my możemy być skarbem na czyjejś drodze. W związku z tym wzajemna wymiana informacji w sposób elegancki i w sposób skuteczny to jest pierwsze i najważniejsze ogniwo tego, żebyśmy mogli kontrolować wzajemnie bezpieczeństwo wokół siebie. Żeby to bezpieczeństwo, żeby zwrócić uwagę, bardzo istotne jest też to, żeby obserwować wszystkich dookoła siebie, czyli być troszeczkę mniej egoistą i patrzeć tylko ja jestem wolnościowcem i teraz ten samolot napełniony jakimiś pierdzącymi skoczkami, muszę to znieść, ale jak się otworzą drzwi, ja stanę w tych drzwiach i wtedy jestem ja i moja otwarta przestrzeń i moja pasja. No dobrze, ale tak naprawdę cały czas jesteście uwikłani w bardzo wiele splotów okoliczności, w których pozostali ludzie, czy tego chcecie, czy nie chcecie, kształtują wasze bezpieczeństwo. Możecie być świetnym
skoczkiem, który myśli o wolności i wszystko robi świetnie, ale ktoś się wam wpasuje w wasz spadochron tuż nad ziemią i w spontaniu pierdykniecie w ziemię i będzie po was. No i co z tego, że on był winny, a wy jesteście niewinni? Jesteście obaj na szpitalu albo jeden jest w grobie i co z tego? Co z tego, że nie ma, że winny był ktoś? To nieważne. Ważne jest, że do zdarzenia doszło. W związku z tym, jeżeli będziemy myśleli, że jesteśmy elementem całości, jesteśmy tylko ogniwem łańcucha, że jest ten łańcuch tak mocny, jak najsłabsze jego ogniwo, wtedy będziemy patrzyli z większym szacunkiem na ludzi dookoła siebie. I tych bardziej doświadczonych, i tych doświadczonych mniej. Na wszystkich czekają ich własne pułapki. Im bardziej się człowiek robi doświadczony, tym i błędy są bardziej wyrafinowane. Ale też efektywne, jeżeli chodzi o wciąganie do szpitalnych historii albo do grobowych historii. W związku z tym, jeżeli patrzymy na ludzi w ten sposób, jak patrzymy na siebie, jeżeli patrzymy na siebie w ten sposób, jak patrzymy na ludzi, zaczynamy w tym momencie widzieć cały mechanizm. I to jest moim zdaniem jeden z etapów świadomości, którego brakuje w spadochroniarstwie, a powinno być ono rozwijane. Że nie robimy tego sami, nawet jeśli wyskakujemy pojedynczo z samolotu, to nie robimy tego sami. Jesteśmy cały czas w skomplikowanym procesie, w którym zależni jesteśmy od pilotów, od obsługi technicznej samolotu, od jakości paliwa, od pogody, od osób, które zarządzają skokami, od osób, które pilnują tego wszystkiego na ziemi. Jesteśmy i tym bardziej od skoczków, którzy są na pokładzie samolotu i od skoczków, którzy szybują z nami w tej samej przestrzeni, schodząc po lejku do tego samego miejsca, w którym mamy zamiar wylądować. W związku z tym z większym szacunkiem zwracajcie uwagę, co się dzieje dookoła. Może wyróbcie sobie między sobą nawyk tego, żeby się sprawdzać, jeżeli chodzi o zawleczki. Nie tylko, że jest linia sprawdzenia i osoba, która została wytypowana przez organizatora i idzie każdemu po kolei sprawdza sprzęt. To bardzo dobre. Ale to powoduje, że nie macie nawyku tego, żeby sami się sprawdzać. Dlatego, że ktoś ma was sprawdzić, jak dzieci. Nie? Dzieci poustawiamy dzieci w kolejce i wszystkie je posprawdzano. O wiele bardziej elegancko jest, kiedy skoczek podchodzi do skoczka i mówi: słuchaj, możesz sprawdzić moje zawleczki, ja sprawdzę twoje? I to jest coś, co jest jednym z mechanizmów. Jest w samolocie, co się dzieje, wysuwa się piloci komuś z kieszonki. Ktoś to widzi, ten skoczek, który podchodzi do drzwi, jeśli nie ma nawyku sprawdzenia swojego pilocika. I jeżeli nikt mu tego nie powie, to po wyjściu z samolotu będzie przedwczesne otwarcie czaszy, które jest bardzo niebezpieczne. Ktoś mógł powiedzieć, nikt nie powiedział. Każdy myślał, że może inny powie, albo lepiej głowę odwrócić, patrzeć sobie, albo zająć się swoją kamerą, czy jest włączona, czy nie jest włączona. W związku z tym obserwacja tego, co się dzieje dookoła siebie, zrozumienie pewnych mechanizmów, traktowanie siebie jako elementu całości, wreszcie rozblokowanie komunikacji między sobą, to są rzeczy, które mogą wzajemnie pomóc nam od tej najbliższej wiosny, aby ten sezon był bardziej bezpieczny niż poprzednie sezony. Zobaczcie, jak się wspaniale krótko zmieściłem, mniej niż 20 minut rzeczowej sprawy. Też chciałem trochę ten kanał napełnić kwestią znowu normalnej wiedzy i normalnych wykładów, które wam robiłem, dlatego że ostatnio było trochę więcej luzu i ktoś mógł pomyśleć, że się wystrzelałem i nie mam wam nic do powiedzenia. Nie, moi drodzy, cały czas te rzeczy, które mam do powiedzenia, one się nie dezaktualizują, dlatego że rotacja w spadochroniarstwie jest spora. Przychodzą nowi skoczkowie, odchodzą starzy skoczkowie. Niektórzy w sposób taki, jakby nie chcieli, bo sobie robią krzywdę. Niektórzy po prostu się nudzą i odchodzą z tego lub się starzeją i mają inne rzeczy do zrobienia w życiu, a nie tylko skakanie z samolotu. Więc rotacja jest duża i kwestie, które poruszam, są cały czas aktualne. Nieraz znajduję jakieś teksty, które napisałem w poprzednim tysiącleciu i patrzę, że one się nie pozmieniały. Te same problemy, te same rzeczy, po prostu większość ludzi to odczytała, teraz już zajmuje się czymś innym. Natomiast przychodzą nowi skoczkowie i cały czas to się powtarza, ale wydaje mi się, że coś się zmienia, że jednak te kwestie właśnie komunikacji, podwyższenia jakości skoków, bezpieczeństwa, zrozumienia i świadomości tego, co jest dookoła, troszkę się zmieniają. Wierzę w to, mam nadzieję, że tak jest i moje ego puchnie od tego, że to jest spowodowane również tym, że jest ten kanał i w którym możecie sobie posłuchać i zrozumieć pewne kwestie, o których być może byście nie usłyszeli kogoś innego, bo nie mają na to czasu albo nie mają ochoty dzielić się swoimi frakcjami, bo się boją krytyki. No cóż, w tej narodowości krytyka to jest coś, co jest wspaniale rozbudowanym mechanizmem. Jest to niezwykle perfidnie dopracowane tak, żeby kogoś ukłuć jak tylko można. Pochwały są niemile widziane, dlatego że może ktoś coś, jakieś pieniędzy oczekuje za pochwały. Lepiej się nie chwalić. Jak się krytykuje, to serio. W związku z tym nie ma co się dziwić, że ludzie się boją wypowiadać swoje opinie. Mam nadzieję, też to się zmieni. Mam nadzieję, że również nawiążecie ze mną dyskusję. Nie na tej zasadzie, że o Iwan chuj, albo o pomyliłeś się tu i tu. Nie chodzi o to, żeby znaleźć moje błędy, tylko żeby
być może wprowadzić inny punkt widzenia, który ja z przyjemnością zasymiluję. Dziękuję serdecznie wszystkim widzom, którzy wytrwali te 20 minut filmu. Mam nadzieję, że będziecie między sobą poruszali tę tematykę i nie będziecie się bali mówić o rzeczach poważnych w miejsce samych pierdół, że przestaniecie bać się krytyki, nie krytykując też drugich osób, czyli wzajemnie patrzymy na siebie jako element całości i że wasze skakanie będzie nie tylko bezpieczne, ale również bardziej świadome, z czego będziecie mogli w tym momencie czerpać nie tylko przyjemność, ale będziecie mogli przenosić to na inne pola swojego codziennego życia. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz życzę miłych skoków. Pozdrawiam z Pokiem. Żyjcie długo i dobrze prosperując.